Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w kolejnym odcinku magazynu hokejowego. Przed nami kolejne spotkanie dotyczące tej pięknej dyscypliny sportu. Mówiliśmy Państwu już o beniaminkach Polskiej Hokej Ligi. Odwiedzamy co jakiś czas nasze reprezentacje i o nich sporo dyskutujemy. I dziś właśnie taki moment nadszedł. Dziś będziemy rozmawiać o reprezentacji Polski, ale reprezentacji Polski kobiet. Tomasz Marznica, selekcjoner tej drużyny, jest razem z nami. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam również. Już przyzwyczaił się Pan do tego stanowiska, że to już pierwszy trener tej drużyny? Tak, oczywiście. Troszeczkę czasu minęło i powoli tak naprawdę już się przyzwyczaiłem do tej funkcji i dociera to do mnie. To będzie taka kontynuacja, bo Iwan Bednar był współpracownikiem, czy właściwie współpracowaliście ze sobą przez dłuższy okres czasu w innej konfiguracji, tak jak już wspomniałem. Teraz po prostu nastąpiło odwrócenie ról. Tak, oczywiście. Trener Iwan, z Iwanem tak naprawdę bardzo dobrze dogadywaliśmy się i tą całą wiedzę, którą Iwan przekładał na dziewczyny, na nas, wchłaniamy i będziemy to kontynuować jak najbardziej. Co powiedział Iwan Bednar, jak się dowiedział, że tak to będzie teraz wyglądało? No, na samym początku był taką decyzją zaskoczony, ale wiedział o tym, że to jest dobry pomysł, bo w pewnym momencie jego wiedza jako zagranicznego trenera będzie musiała przejść na naszych polskich trenerów i zgodził się na taką funkcję naszego mentora, koordynatora, który będzie nam tak naprawdę pomagał, wspomagał i decydował też o takich różnych systemach gry, które mają być wprowadzone do obu reprezentacji, do osiemnastki, jak i również do seniorek. To będzie duże ułatwienie, że został przy reprezentacji? Tak, oczywiście. Bardzo dobry pomysł. Czego się Pan nauczył od Słowaka? Taką współpracy z dziewczynami, bo tak naprawdę Iwan dużo już długo pracuje z dziewczynami u siebie na Słowacji. U nas też po części ta praca z dziewczynami inaczej wyglądała niż na Słowacji i nauczyliśmy się od niego tak naprawdę różnych systemów gry, które wprowadzamy poprzez metodykę poszczególnych zajęć do tego efektu końcowego. Jest to bardzo dobre i bardzo dobrze dziewczynom też wychodzi to w późniejszym etapie. To poza tymi taktycznymi elementami było coś, co nas różniło od Słowacji tak wyraźnie? Bo mówi Pan, że pracowaliśmy inaczej, to znaczy jak? Pracowaliśmy po kolei z różnymi dziewczynami, staraliśmy się zmieniać różne koncepcje piątek po to, żeby trafić na ten najlepszy, jak to można powiedzieć, element każdej dziewczyny, który można wykorzystać w danym momencie gry, w przewadze, czy to w osłabieniu, czy to po prostu jako w walce z różnym przeciwnikiem. Ja powiedziałem, że to będzie kontynuacja, bo pewnie też momentami tak, ale każdy trener ma swoją wizję. No to ma Pan swoją wizję, swoje piętno na tej kadrze, żeby odcisnąć takie, żeby wszyscy wiedzieli, że tutaj pracował Marznica? Tak, oczywiście. Chcę bardziej też współpracować z dziewczynami, bo tak naprawdę będzie to kontynuacja tego szkolenia, które było wcześniej, ale już bardziej będziemy się łączyli tutaj z dziewczynami na tych treningach u nas na Spodku, żeby mobilizować również te młodsze dziewczyny do walki o miejsce w tych seniorskich drużynach. Dostaje Pan kadrę w takim bardzo istotnym momencie, bo czasu pracy jest dosyć dużo, tak możemy powiedzieć. Wiadomo, że te elementy jak Superpuchar, jak EWHL to będzie takie delikatne przetarcie, ale macie pół roku do tego, żeby przygotować się do tych najważniejszych dwóch imprez. To dużo czasu, jeżeli chodzi o reprezentację kobiet, czy mało? Bo wiadomo, że 90% tych dziewczyn jest tutaj na miejscu. Można powiedzieć, jest to dużo czasu, jak i mało tak naprawdę, bo nie mieliśmy tego wykończenia, tego całej pracy, która była w zeszłym sezonie, nie było tych mistrzostw i tak naprawdę tą pracę, którą włożyliśmy w cały EWHL, w rozgrywki w lidze międzynarodowej, nie miały tego sprawdzenia na samych mistrzostwach świata. Był taki okres, jaki mieliśmy. Nie mieliśmy czasu, żeby po prostu sprawdzić te podejście dziewczyn, czy to po prostu wyniki dziewczyn. No i teraz tak naprawdę musimy zaczynać od takiego pułapu troszeczkę niższego, bo ten czas, gdzie dziewczyny już miały trenować, przestaliśmy trenować, był ten okres pandemii, gdzie no, nie było możliwości w jakiś sposób zgrupować dziewczyn z powrotem do treningów. No i myślę, że no,
będziemy starali się, żeby po prostu dalej wrócić na ten, a nawet i wyższy poziom, który reprezentowaliśmy na tych rozgrywkach EWHL. Właśnie, o to chciałem zapytać, czy to była duża strata, że ten sezon skończył się tak, a nie inaczej, bo rozmawialiśmy z dziewczynami praktycznie w każdym miesiącu i one cały czas podkreślały, jak bardzo są zmobilizowane, jak bardzo są nastawione na te Mistrzostwa Świata. Wy bardzo mentalnie pracowaliście nad nimi, żeby były przygotowane do tej kluczowej rywalizacji i teraz tego punktu nie było, więc trzeba budować to od zera? Myślę, że może od zera nie, ale po części już dziewczyny już na tyle są doświadczonymi zawodniczkami, że wiedzą, że pracą, wspólną pracą będziemy dążyli razem do celu, w którym są Mistrzostwa Świata i awans. No, niedosyt jest taki, że tak jak mówiłem wcześniej, nie mieliśmy tego sprawdzianu naszego. Wszystkie mecze w EWHL-u były na wysokim poziomie i praktycznie cały sezon dziewczyny opierały się na takim dużym wysiłku w czasie meczy i no, nie było tego sprawdzenia. Myślę, że ten sezon będzie też dużo, w tym sezonie będzie dużo pracy. I myślę, że to zaskutkuje jakimś wysokim wynikiem. A z drugiej strony pandemia spowodowała sporą rotację, jeżeli chodzi o kadrowe zamieszanie. Kto wie, jakby się to potoczyło, gdyby te Mistrzostwa Świata miały miejsce i gdyby ten sezon skończył się tak, jak skończyć się powinien, zgodnie z kalendarzem. Natomiast teraz no, ma pan coraz większą grupę dziewczyn, które jednak uderzają do bram tych klubów poza naszymi granicami. To dla pana też prostsza sprawa, że ma pan zawodniczki w mocniejszych ekipach, które mogą szlifować swoją dyspozycję, czy trudniejsza, dlatego że ich tutaj nie ma? Prostsza może nie, ale jest to bardzo dobry kierunek, gdzie dziewczyny potrafią i angażują się w grę w klubach zagranicznych. Oczywiście w tych klubach zagranicznych na wyższym poziomie niż u nas tutaj w Polsce i to jest bardzo dobry kierunek. Kilka lat wcześniej do tyłu, nie mieliśmy tylu reprezentantek, które próbowały gdzieś grać, młodych reprezentantek, które próbowały gdzieś grać w ligach zagranicznych. Sam tak z doświadczenia tak naprawdę tutaj tego EWHL-u i gry w wcześniejszym sezonie z grupą chłopaków, młodzików, wywnioskowaliśmy, że ten tempo gry dziewczyn, reprezentantek musi być stale na wysokim poziomie po to, żeby miały możliwość już na Mistrzostwach Świata rywalizować z drużynami, z państwami, które tak naprawdę również w tym samym kierunku idą, gdzie grają w zagranicznych ligach, nie tylko u siebie w Polsce, u siebie w kraju. Starają się swoje zawodniczki wysyłać do klubów zagranicznych o wyższym poziomie. Choć to są pojedyncze dziewczyny, ale przy samym całorocznym poziomie gry wpływa to na działanie całej drużyny w reprezentacji. A dla pana to jest bez znaczenia, czy to jest Finlandia, Szwecja, Szwajcaria czy Czechy, czy jednak któryś kierunek bardziej pan obserwuje? Tak naprawdę no, wszystkie te kluby, dziewczyny, które idą do tych klubów, też są konsultowane po części z nami, ze związkiem i wiemy, do jakiego klubu dziewczyny wybierają się i próbują, jak to można powiedzieć, pukać do drzwi. Jesteśmy w rankingu na 20 miejscu w tym światowym. Po raz pierwszy się zdarzyło, że wyżej od tej męskiej reprezentacji. To jest duża satysfakcja, to jest duży bodziec do większej pracy, ale czy to jest pozycja odzwierciedlająca na ten moment naszą siłę? Myśli pan, że jesteśmy w stanie wskoczyć wyżej? Myślę, że tak, że jesteśmy w stanie być na wyższym miejscu, aczkolwiek jest to bardzo trudne, jeżeli wskoczyliśmy na to miejsce wyżej, jest też ciężko się utrzymać. Musimy pracować dalej, aby tego miejsca nie utracić. Poprzez różne rozgrywki starać się dalej podnosić poziom naszej reprezentacji. Nie zatrzymujemy się na miejscu 20, tylko staramy się iść wyżej. Ja tutaj nawiązuję oczywiście do tego, co będzie miało miejsce w lutym w Gdańsku, dlatego że tam będziemy rywalizować, już rozmawialiśmy poza kamerami, z tą nieszczęsną Holandią, którą kiedyś myśleliśmy, że uda się łatwo pokonywać. Tak łatwo okazuje się, że nie jest. Natomiast no, Holandia jest na 18 pozycji. Czy to jest znaczna różnica, te dwie lokaty? Nie ma aż takiej wielkiej różnicy, bo przypomnę sobie ten mecz z Holandią, który zagraliśmy w Pekinie 2-0. Oczywiście Holenderki narzuciły nam wyższe tempo gry niż inne drużyny, ale nie byliśmy tak przygotowani jak w poprzednim sezonie, teraz grając w tym EWHL-u. Dziewczyny przeszły na inny poziom grania, walki, szybkości jazdy, zaangażowania oczywiście w inny sposób, a więc myślę, że jest możliwość dobrze zagrać z Holandią i wygrać z nią, przeskoczyć na te
ich 18 miejsce. Holandia, Meksyk, Turcja to będzie ten turniej prekwalifikacji olimpijskich. Wy zaczynacie odwrotnie niż panowie, bo panowie już w tym roku grali prekwalifikacje i przeszli, więc teraz mają Mistrzostwa Świata i finał olimpijskich kwalifikacji. Wy najpierw macie kwalifikacje, a później Mistrzostwa Świata. Trzeba zbudować dwa szczyty formy, czy jest coś ważniejszego? Najważniejsze tak naprawdę są Mistrzostwa Świata, aczkolwiek w tym samym toku szkolenia i planowania ten turniej kwalifikacji jest również w systemie przygotowań nas do Mistrzostw Świata. Oczywiście będziemy walczyli, bo olimpiada jest najważniejsza impreza sportowa, aczkolwiek no, będziemy starali się na obydwa turnieje przygotować formę, aby wystąpić jak najlepiej. Prekwalifikacje u siebie. Czy w kobiecym hokeju to ma duże znaczenie? Bo wiadomo, że na trybunach nie ma 10 tysięcy widzów, tylko zazwyczaj przychodzą rodziny i znajomi, ale to ma wpływ na dziewczyny, że grają na własnej tafli? Tak, oczywiście. Grając u siebie, u każdego sportowca pomaga tak zwana, tak można powiedzieć, dodatkowy zawodnik, hala, jak i również same ściany, tak naprawdę tam, gdzie się przez jakiś dłuższy czas trenuje. Jest to takim lekkim ułatwieniem w czasie gry. Myślę, że pomogą nam te ściany i postaramy się jak najlepiej wyjść. Zanim walka o igrzyska, no to jeszcze dwa projekty, czyli EWHL i Super Puchar. Trochę o EWHL-u już wiemy, bo graliście tam w poprzednich rozgrywkach, ale gdyby pan mógł kibicom przybliżyć, jak to wygląda i jak się to kształtuje, zarówno ta hokejowa Liga Mistrzów, jak ją nazywamy, no i rywalizacja w Superpucharze. Rozgrywki EWHL są to rozgrywki drużyn w poszczególnych państwach, w których są zawodniczki nie tylko z danego kraju, ale również z innych krajów, z Kanady, z różnych kierunków tego świata. Jest to poziom dużo wyższy niż nasz ligowy, jak i również no, mamy możliwość spotykania się z dziewczynami, które reprezentują kraje w grupie, w której my jesteśmy. Kazaszki, które też uczestniczą w EWHL-u, są z nami w grupie. No już mniej więcej przygotowujemy się na te takie potyczki tych zawodniczek w czasie tego EWHL-u. Są to mecze tak naprawdę na wysokim poziomie w każdym znaczeniu, czy to sportowym na zasadzie szybkości, taktycznych zagrań przeciwnika. No i przygotowują nas praktycznie co tydzień. Zdobywacie doświadczenie takimi meczami, dokładnie. To jest niewątpliwe. Dziewczyny wielokrotnie podkreślają, te, które grają poza granicami, że trochę inaczej tam się pracuje, że trochę inne jest podejście samych zawodniczek do wykonywania tych wszystkich obowiązków, a zauważa pan, że u nas też się to zmienia, że hokeistki, no może trochę je obrażę mówiąc, że coraz bardziej profesjonalnie podchodzą do tego, co robią? Tak, oczywiście. Nie będę mówił, że my mamy po części amatorski hokej kobiecy, bo już to się zmienia, już dziewczyny bardziej angażują się w tą swoją pracę, już oczywiście mają swoją pracę poza samym hokejem, bo wiadomo, ale starają się, przychodzi na te wszystkie treningi po to, żeby podnosić tą swoją poprzeczkę grania w hokeja. Ja to też widzę przy tych młodszych dziewczynach, tych całkiem tak naprawdę młodych, które dopiero zaczynają swoją przygodę z hokejem, że już nastawiają się od samego początku na to, żeby zagrać w tej reprezentacji, bo widzą tutaj u nas, zwłaszcza na Śląsku, że jest możliwość przyjść na mecz reprezentacji co tydzień, co dwa tygodnie, popatrzeć, jak dziewczyny starsze grają i to też mobilizuje te młodsze dziewczyny do tego, żeby pracować i grać na takim poziomie, jak są nasze dziewczyny, jak i przeciwniczki wyżej notujące. Dotknął pan elementu, o który chciałem teraz zapytać, o młode zawodniczki, młode hokeistki, bo jeszcze kilka lat temu, jak rozmawiało się z trenerami, nawet z Iwanem Bednarem, to mówił, że małe jest pole manewru i to grono jest bardzo wąskie, zawodniczek, które do kadry się nadają, tak bezpośrednio od razu odpowiedział na pytanie, czy pan widzi, że to grono się poszerza, jest chęć grania w hokej kobiecy? Oczywiście, jeśli dotyczy to tak naprawdę małych dziewczynek, jest coraz więcej dziewczyn, które grają z chłopakami. Jest to też dobry kierunek, gdzie młode dziewczyny rywalizują na równo z chłopakami, którzy tak naprawdę przygotowują dziewczyny do gry już tam w późniejszym hokeju. Uczą się tej takiej walki o każdy krążek od samego początku. I to bardzo wpływa później na późniejszy etap szkolenia przy dziewczynkach, które są U16, U14, gdzie już praktycznie rywalizując z chłopakami,
potrafią wejść na ten poziom troszeczkę szybszy. Jak to też Iwan powiedział, na tą chwilę takiego manewru nie mamy. No, jest ten skład dziewczyn doświadczonych na tym poziomie, na którym jesteśmy. Młodsze jeszcze muszą troszeczkę pracować, dużo więcej angażować się też w te treningi poza lodem. Ale już też patrzymy na ten potencjał, który jest w tych najmłodszych dziewczynkach, 10-latkach, 9-latkach, które tak naprawdę no, już coraz więcej ich, których naprawdę coraz więcej widujemy na lodowiskach. Wiemy doskonale, że w kobiecym hokeju jest tak, że w pierwszej reprezentacji potrafi zagrać nawet 15-latka albo 16-latka, choćby dlatego właśnie, że to grono jest wąskie, ale waszym bezpośrednim zapleczem będzie taka kadra do lat 18, prowadzona przez Magdę Jabłońską. To będziecie starali się wypracować jeden model dla obu reprezentacji, żeby tak to wyglądało? Tak, oczywiście. Ten plan jest, zakłada na współpracę osiemnastki i drużyny seniorskiej na podobnych systemach szkolenia. Trener Iwan będzie pilnował tego i nas motywował do tej pracy, którą on preferuje, i po prostu to będzie takie powiązanie pomiędzy osiemnastką a seniorkami, żeby łatwo później przejść z tego, jak to można powiedzieć, młodzieńczego hokeja na ten już seniorski. A jak będzie kształtowała się Pana kadra teraz? Będzie Pan czerpał z tego, co było, czyli na razie jest to sztywne grono zawodniczek, czy ma Pan już parę nazwisk w notatniku, które można dokoptować do kadry? Oczywiście, każda seniorska reprezentacja musi opierać się na młodych. Nie możemy zamykać się tylko na zawodniczkach, które już są w tym składzie, ale musimy też patrzeć na to, że te dziewczyny, które są młodsze, które są jeszcze w wieku juniorskim, już powolutku przechodziły na ten wiek seniorski. Oczywiście zawsze też z Iwanem mieliśmy wgląd na dziewczyny, które są młodsze, które grają w tych młodszych reprezentacjach, i będziemy starali się i będziemy chcieli po to, żeby te młodsze dziewczyny już do nas dochodziły. Nie jest to tak, że mamy sztywny skład. Oczywiście są doświadczone dziewczyny, które będą, jak to się mówi, grały pierwsze skrzypce na tym lodzie, ale chcemy, żeby pomagały też również wprowadzić te młodsze dziewczyny do tego seniorskiego hokeja. Powiedział Pan, że docelowe są Mistrzostwa Świata i to jest ta najważniejsza impreza najbliższego sezonu. Nie będziecie grać teraz w Katowicach, ale będziecie musieli wywędrować daleko do Pekinu. Test przedolimpijski to z jednej strony dla gospodyń, z drugiej strony rywalki się właściwie nie zmieniają, no ale będzie trudno? Oczywiście. To jest powtórka mistrzostw, które były 2 lata temu. Każda drużyna też pracuje. To nie jest tak, że my idziemy wyżej poziom, czy staramy się walczyć o to, żeby nasze zawodniczki miały wyższy poziom, ale każda inna drużyna też pracuje. A więc ten poziom tak naprawdę nie wiemy, jak się okaże na tych mistrzostwach. Będziemy starali się, żeby dorównać i grać z jak najlepszym poziomem. Ja pytam, czy będzie trudno, dlatego że 5-6 miesięcy temu, jak rozmawialiśmy o mistrzostwach w Katowicach, to cel był jeden, czyli awansować. Teraz, oczywiście, jak jedziemy do Pekinu, to też celem będzie awans, czy tak, oczywiście, ta poprzeczka powędrowała trochę wyżej? Oczywiście awans jest takim, jak to można powiedzieć, po tych rozgrywkach, które mieliśmy wcześniej, jest takim, jak to się mówi, nie mówię, że pewnym, ale będziemy starali się, żeby takim minimum był ten awans. Mieliśmy już możliwość rywalizowania z tymi drużynami. Wiemy, jakie są to drużyny. Wiemy, na jakim poziomie grały, aczkolwiek będziemy starali się podwyższać tą naszą umiejętność zdobywania bramek po to, żeby nie mieć możliwość rozgrywania na wyższym poziomie tych meczów. No to zapytam Pana jeszcze o te najbliższe plany, bo to jest też istotne, żeby coś przekazać dziewczynom na pierwszym zgrupowaniu, i one też muszą odebrać to trochę inaczej pewnie, bo były przyzwyczajone, że Iwan Bednar rządzi, a teraz Iwan Bednar ma tylko zdanie konsultacyjne. Tak, plany są nasze, że zgrupowanie najbliższe będziemy mieli już w sierpniu. Zgrupowanie dziewczyn, które grają w naszym WHL-u. Już będziemy rozmawiali z dziewczynami, motywowali do pracy dalszej. Spotkamy się, porozmawiamy, pośmiejemy się jak zawsze w pewnych momentach. No i przygotujemy się do ciężkiej pracy na cały sezon. A kiedy pierwsze mecze Was czekają? W najbliższym czasie 18, z tego co wiem, 18 wrzesień, jeżeli liga ruszy już w tym czasie. Za 12 miesięcy, jak się spotkamy, to co by Pan chciał nam powiedzieć? No, że staraliśmy się, znaczy zrobiliśmy, awansowaliśmy. Że to był dobry sezon. Ja chciałem usłyszeć, że to był bardzo dobry sezon i jeszcze wiele przed nami, bo w sierpniu przecież będziemy grać finał kwalifikacji olimpijskiej. Tak.
To trzymam kciuki, żeby tak było. Dziękuję bardzo. Tomasz Marznica był naszym gościem w magazynie hokejowym. Jeszcze nieśmiało, jeszcze z wieloma planami, ale myślę, że za 12 miesięcy, jak już się spotkamy, będziemy rozmawiali o konkretach i o tych dobrych wynikach, które osiąga reprezentacja Polski w hokeju na lodzie.